Dzisiaj wygrana 4 do 1. Rywale postawili nam dosyć twarde warunki, no i też niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zgadza się, no trzeba przyznać, że Lubuszanin... Gdzie to jest łazienka? Jeszcze raz. No dlaczego pójść to? To będzie to na kulisy. Wstaczyłem, a ty co? To będzie na kulisy, dobra, jedziesz jeszcze raz. Zgadza się, trzeba przyznać, że Lubuszanin zagrał ambitnie. Ta pogoda troszkę angielska, że tak powiem. Cieszą nas kolejne 3 punkty, wysoka skuteczność, szkoda tej straconej bramki. Już dziś przygotowujemy się do następnego meczu, jaki będzie w niedzielę. Nie ukrywam, że liczymy na kolejne 3 punkty, chcemy wygrywać jak najwięcej, jak najczęściej. Tak czegoś, mucha ty. Flora, mucha! Co ty mi robisz? Wytniesz to czy co? No, ale znowu chcesz powtórz to już raz. Dobra, pytaj teraz już nie, bo mi się spieszymy przecież na pizzę. No jak, to? Jak to szło? Dobra, mówię. Zgadza się, co tam było? Dobry. Ciężkie warunki, tak? Tak, ciężkie warunki, bo się taśma kończy. Zgadza się, trzeba przyznać, że Lubuszanin zagrał ambitnie. Dążyliśmy cały czas do strzelania kolejnych bramek. Cieszą kolejne 3 punkty. Staramy się zwyciężać jak najczęściej, jak najwięcej. Przygotowujemy się do następnego meczu, kiedy zagramy Żółtą w niedzielę z Solcem Kujawskim. A jeśli chodzi o pogodę, to trzeba przyznać, że typowa angielska pogoda na pewno nie sprzyjała grom piłkom. Cieszymy się, że koniec zrobiliśmy. Dzięki. Kurwa, wtedy było ładniej. Dobra, dzisiaj wygrana 4 do 1. Rywale postawili nam dosyć twarde warunki. No szkoda trochę tej straconej bramki. Twarde warunki to były bardziej atmosferyczne. Ale rywal wiadomo, starał się. Kobiet. Już jedziemy, tak, tak. Zamów pizzę. Jeszcze raz. Aha, to a pytanie? Pytanie. Wygnana 4 do 1. Rywale no, postawili dosyć twarde warunki, no i też pogoda dzisiaj nie sprzyjała i szkoda trochę tej straconej bramki. No, no tak, bramki szkoda. Tradycyjnie dostaliśmy bramkę z rykoszetu, co nam się dość często zdarza. Można by tak powiedzieć, że... Nie umiesz? Gdzie jest łazienka? Zgadza się, rywale postawili ciężkie warunki. Widać, że podeszli do tego meczu bardzo ambitnie, starali się, dobrze wygrali. No, warunki atmosferyczne niestety nie pozwoliły też na widowiskową grę. Wykorzystaliśmy swoje sytuacje. Myślę, że wynik cieszy. Zawsze dużo strzelonych bramek, to więcej frajdy dla kibiców. Dzięki.